Na koniec jeszcze właśnie chciałem sprawdzić, czy kamera nie ucierpiała. No wychodzi na to, że nie ucierpiała, bo działa. Także pomysł się sprawdził jak najbardziej. No i witam Was w kolejnym odcinku. Dobrze pewnie już widzicie i domyślacie się, co będzie się działo. No, zresztą przeczytaliście tytuł filmu, także nie ma co tutaj ukrywać. Chodzi o odgrzebienie klimatyzacji po raz kolejny, można powiedzieć, a właściwie o próbę wyczyszczenia parownika. Pewnie część z Was pamięta, że już kiedyś na moim kanale był podobny film o czyszczeniu, odgrzebianiu właściwie klimatyzacji. No, ale nie było to tam prawidłowo wykonane. Zresztą część osób w komentarzach mi to tam nawet wypomniała i mi trochę pocisnęła. No, ale oczywiście nie mam do nikogo pretensji ani nic takich rzeczy. No, bo to faktycznie było nie zrobione zgodnie ze sztuką, tak? Tylko było to troszeczkę wykonane, tak można powiedzieć, po łebkach, jak to się mówi. No, a dziś mam zamiar zrobić to prawidłowo. Aczkolwiek też mam plan zrobić to tak, żeby się za dużo nie narobić. Właśnie pod tamtym filmem ktoś w komentarzu też podrzucił link, jak ktoś w A4B8 rozbierał właśnie tam schowek, wszystkie te nawiewy, plastiki po to, żeby dojść właśnie do parownika, żeby go spryskać i wyczyścić. Ja ten filmik obejrzałem, ale właśnie wpadłem na pomysł, że może uda mi się zrobić to bez rozbierania tego wszystkiego. Nie wiem, czy jest taka możliwość, oczywiście chcę to właśnie razem z Wami dziś spróbować, bo być może się uda. No jeśli nie, no to będę musiał to wszystko rozbierać właśnie tak jak tam ktoś pokazywał na tamtym filmie. No ale może jakoś uda mi się to zrobić bez tego. A w tym celu właśnie ma mi pomóc kamerka inspekcyjna. Widzieliście jakiś czas temu test tej kamerki na moim kanale i właśnie tam wspominałem, że zakupiłem ją po to, żeby nagrać jakiś inny film. No i właśnie to jest ten film, który chciałem nagrać właśnie przy użyciu tej kamery. Bo plan jest taki, pokrótce. Mam zamiar do tej kamery mojej, którą tutaj właśnie już wyciągam, jedną ręką ciężko sobie poradzić. W teście Wam pokazywałem, że ona jest na takim sztywnym drucie, że można ją sobie tam formować i ustawiać praktycznie w dowolny sposób. I mam zamiar tutaj właśnie do kamery, taśmą czy czymkolwiek, przywiązać sobie tą rurkę i włożyć kamerę przez filtr pyłkowy, znaczy wyciągnąć filtr i tamtędy spróbować dojść do parownika. Oczywiście, jak widzicie, filtr mam przygotowany też nowy do wymiany. Tutaj jest ten chiński, który przychodzi pod maską, pewnie też wiecie, o który chodzi, bo też już raz go wymieniałem, także akurat sobie te dwa filtry zamówiłem, żeby sobie wrzucić nowe. No problem jest taki tylko jedynie, że film oglądacie już pewnie na jesień po sezonie, no ale myślę, że to się Wam przyda na przyszły sezon czy za dwa lata, powiedzmy, no nieważne. W każdym razie taki mam plan, zaraz sobie tutaj jakoś przyczepię taśmą izolacyjną, czy jakiś inny może sposób, końcówkę tej rurki. No i spróbuję dostać się właśnie tak jak mówiłem, przez filtr pyłkowy, właściwie to miejsce, w które przychodzi filtr pyłkowy. I tym sposobem właśnie spróbuję spryskać cały ten parownik. Oczywiście preparatem do tego przeznaczonym. Tutaj właśnie macie instrukcję dokładną, jak to zrobić. Ja Wam po prostu w skrócie to pokażę na moim filmie. Jak widzicie, narzędzie sobie już przygotowałem. Tak po prostu na sztukę przyczepiłem tylko izolacją. Teraz jeszcze sprawdzę dla pewności właśnie w telefonie, jak widać przez tą kamerkę. Bo właśnie ta kamerka ma ogólnie służyć po to, żebym widział, tak? Parownik po prostu, żebym dostał się bez rozbierania tego wszystkiego. Właśnie w ten sposób, po to jest ta kamerka. Bo no według instrukcji tutaj jest napisane właśnie, żeby tą rurką dostać się w przewód, który odprowadza wilgoć z klimatyzacji. Właśnie tam musimy ten preparat wstrzyknąć, można powiedzieć. No ale i później on ma wypłynąć, tak? No ale my właśnie spryskamy sobie tutaj parownik i myślę, że to zadziała właśnie dokładnie w taki sam sposób.
Dobra, no to chyba filozofii tutaj już nam wystarczy. Idziemy do auta, no i spróbujemy coś tam ogarnąć. No i teraz chyba każdy wie, jak się zabrać do filtra kabinowego. Odkręcamy trzy takie plastikowe nakrętki, które trzymają ten styropian. Wyciągamy styropian i tutaj przesuwamy tą plastikową, nie wiem jak to nazywać, zabezpieczenie takie, tak, które nam trzyma filtr pyłkowy kabinowy. No i praktycznie filtr wam wypadnie, także możemy go stąd już sobie wyciągnąć i tutaj wszystko z tego miejsca, żeby nam po prostu nie przeszkadzało. Jak widzicie, mam już uruchomioną kamerę w telefonie, także teraz może się na nią przełączymy, no i spróbujemy tutaj przez ten otwór od filtra znaleźć parownik. Musimy się kierować mniej więcej tutaj, tak jakby za konsolę środkową. On jest mniej więcej w tym miejscu. No i spróbujemy go tam dostrzec. Jak widzicie, tutaj właśnie go widzimy. Podobna struktura do chłodnicy. Takie aluminiowe, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, żeberka. O. I widzicie, to jest parownik. Czyli wystarczy teraz dobrze go spryskać. Tylko ciężko tak będzie to zrobić po omacku, z tego względu właśnie, że nie wiadomo, z której strony będzie leciał dokładnie płyn. Ale myślę, że jak dostaniemy się tutaj troszkę wyżej, bo teraz go mamy chyba z dołu, no to będziemy mogli troszeczkę tam popsikać. Ja teraz sobie uzbroję ten spray i spróbuję jakoś dokładniej ułożyć kamerę. Nie wiem, czy to jest dla was dobrze teraz widoczne, ale też leżę w takiej pozycji i właśnie dostałem się tak jakby na samą górę tego parownika i zobaczymy, czy będzie widać, jak leci nam ten płyn z tego sprayu. O, jak widzicie, widać to na filmie. Także możemy sobie przesuwać, o, i spryskiwać cały ten nasz parownik od góry do dołu. Nie jest to aż takie trudne, bo to jest kwestia po prostu wyczucia. Jak będziecie robić tym sposobem co ja, to wyczujecie sobie na pewno, gdzie jest kamera, w którym miejscu mniej więcej się znajdujemy i żebyśmy mogli sobie to spryskać. Teraz troszkę niżej. O, jak widzicie, idzie w miarę to wszystko ogarnąć. Tutaj na instrukcji obsługi jest napisane, żeby wykorzystać tylko połowę, bo to starczy w zupełności na dwa razy. Także my też tak zrobimy. Praktycznie coraz niżej do samego końca możemy sobie parownik opryskiwać. Na koniec jeszcze tutaj właśnie chciałem sprawdzić, czy kamera nie ucierpiała, ale wychodzi na to, że nie ucierpiała, bo działa. Także pomysł się sprawdził jak najbardziej. Wszystko udało się zrobić. Tutaj jeszcze widzicie, tak jak w instrukcji było napisane, wszystko ładnie do dołu niby nam poleciało. No i wiadomo, że po całej akcji zapodajemy sobie nowy filtr tam w to miejsce, skąd wyciągnęliśmy stary. No i kto chce, kto ma, to może wymienić sobie też ten filtr, który broni nam trochę wentylator. Jak widzicie, trochę się to pobrudziło, także coś na pewno nam to daje. Teraz zakładamy nowy, troszkę inny jak widać, ale myślę, że też będzie spełniał swoje zadanie jak poprzedni. No i jak widzieliście, tym sposobem, który wam chciałem pokazać, też można dojść do wyczyszczenia parownika. Oczywiście to jest taki sposób, można powiedzieć, nalenia, tak, że nie chce nam się nic rozbierać ani robić.
montujemy kamerkę i spryskujemy parownik, także tak to można nazwać, sposób nalenia. Oczywiście możecie jak najbardziej sobie rozebrać schowek i wszystkie te plastiki i przy okazji właśnie je też przeczyścić, ale powiem Wam, że i tak nie będzie takiego dobrego dojścia do parownika. Też trzeba będzie, tak można powiedzieć, jak to się mówi, z zawinkla, trzeba będzie tam pryskać, nie będziecie tego widzieć tak czy tak. Także no, jak kto woli, no ja chciałem spróbować w taki sposób. Jak widzieliście, udało się też w miarę dobrze, tak mi się wydaje, bo było widać wszystko na kamerze. Także jeżeli ktoś ma ochotę tak robić, możecie tak, ale możecie też również wszystko rozbierać. Także wybór należy do Was, a ja Wam już chyba podziękuję za obejrzenie tego filmu. No i pozostało mi też chyba zaprosić Was, żebyście tam zerkali na moje inne filmy. Zostawiajcie łapki w górę, jak Wam się film podoba, komentujcie, subskrybujcie też mój kanał. No a my widzimy się już jak zawsze, no za tydzień, w sobotę o godzinie 12. Także nie przedłużając, żegnam się. Trzymajcie się. Na razie, do następnego razu.